dzisiejszym odcinku. Najnowsze czołgi w polskich siłach zbrojnych, Leopardy w wersji 2A5, ruszają na poligon. W Żaganiu odbyło się ich pierwsze bojowe strzelanie. Strzelcy podhalańscy muszą przemieszczać się i prowadzić skuteczny ogień w trudnym terenie, w pełnym uzbrojeniu i z dodatkowym obciążeniem. Sprawa jest szczególnie trudna, gdy trzeba to robić zimą i na nartach. Zobaczmy, jak szkolą się w tej umiejętności. Koni, no to jest moc, nie? W maju zeszłego roku do Żagania trafiły z Niemiec pierwsze czołgi Leopard w wersji 2A5. To unowocześniona wersja Leopardów 2A4, które od 2002 roku świetnie sprawdzają się w 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Od blisko roku pancerniacy szkolą się, poznają nowy sprzęt i jego możliwości. Okay. Włączamy systemy. Dobra, zbióreczka, idziemy na stół plastyczny. Przeciwnik w sile prawdopodobnie wzmocnionego batalionu zmechanizowanego znajduje się prawdopodobnie w rejonie ześrodkowania. 500 metrów zachód, miejscowość Dobra nad Kwisą. Odtwarza w tym momencie zdolność bojową i przygotowuje się do wykonania natarcia prawdopodobnie na kierunku Świętoszów-Żagań. Nasza kompania otrzymała zadanie zająć rejon ześrodkowania w oparciu o Las Okrągły, 1000 metrów północ od podstaw pasa taktycznego Joanna, odtworzyć zdolność bojową. Panowie, czas gotowości do działania 15 minut. Dowódca 3 plutonu melduje gotowość. Dowódca załogi Leoparda 2A5, sierżant Arkadiusz Dziedziński. Starszy szeregowy Kacper Tymon, dział nowy czołgu Leopard 2A5. Szeregowy Karol Łanowicz, ładowniczy czołgu Leopard 2A5. Starszy szeregowy Sławomir Budziński, kierowca czołgu Leopard 2A5. Czołg Leopard 2A5 możemy podzielić tutaj na podstawowe takie elementy jak wieża, która w porównaniu do czołgu poprzedniej wersji została odrobinę zmodernizowana, dodatkowe jest opancerzenie założone. Cała masa czołgu zwiększona została o ponad 5 ton poprzez te dopancerzenie burt bocznych, które tutaj są, metalowe. W poprzedniej wersji były z keflaru. Dodatkowym elementem, który doszedł, jest przyrząd obserwacyjny dla dowódcy, który bardzo ułatwia obserwację zarówno w dzień i w nocy. Jest to TIM, kamera obserwacji nocnej dla dowódcy, która jest niezależna z prowadzenia obserwacji działonowego. Dzięki temu może niezależnie obserwować dowódca, jak i działonowy w swoich sektorach. W tym miejscu znajduje się przedział dowódcy i działonowego, który jest w głębi poniżej dowódcy. Tym włazem wchodzi na sam pierw działonowy i następnie wchodzi dowódca, gdzie ma wokół siebie różne kokpity sterownicze odnośnie działania uzbrojenia i działania w polu. Znajdujemy się w przedziale działonowego. Tutaj znajduje się celownik MS, panel sterowania, którym nakierowuję na cel. To są bezpieczniki, dzięki którym mogę ruszać armatą. To jest dynamiczne wyprzedzenie, do których tak celuję do celów ruchomych. I wiązka lasera, którą mogę wysłać też tutaj. I jeszcze mamy dwa spusty. Armata L44. Kaliber 120 mm, gładkolufowa. Teraz pokażę, jak ona pracuje w czołgu. Proszę bardzo. Góra. I dół. Jeśli chodzi o przedział ładowniczego, głównym zadaniem jest ładowanie amunicji działowej poprzez wybranie odpowiedniej balistyki, wyciągnięciu amunicji z zasobnika wieżowego, włożeniu go bezpośrednio w lufę. Kolejnym ważnym zadaniem, jeżeli chodzi o przedział ładowniczego, jest obsługa KM-u. Jest to po prostu podpięcie taśmy, przeładowanie, odbezpieczenie. Działonowy może wtedy prowadzić skutecznie ogień z KM-u. W przedziale kierowania tutaj znajduje się kamera cofania, która umożliwia cofanie z dokładnością od 15 do 1 metra. Dodatkowo zamontowali podgrzewanie luster
tutaj we włazie kierowcy, który jest przesuwany w bok. Kierownica służy tak samo jak w samochodzie, czyli skręcamy w prawo, czołg skręca w prawo, w lewo, czołg skręca w lewo. Jest regulowana w dwóch płaszczyznach, czyli jeżeli jedziemy na otwartym włazie, podnosimy fotel do góry, wtedy ja mogę się wysunąć. W ten sposób chowamy kierownicę do środka. Wtedy mogę prowadzić czołg na otwartym włazie, oczywiście jeżeli są wszystkie rygle założone, armaty. Charlie, tu Odyn, wykonaj wyjście, wyjście. Charlie, tu Odyn. Tu Charlie. Rozpoznaj rejon. Odebrałem 12-13, wykonuj marsz, rozpoznaj rejon. W trakcie podchodzenia do rejonu zwracamy uwagę tutaj na poruszanie się czołgów, wiodełkę, obserwacja w wyznaczonym wcześniej przez dowódcę plutonu sektorze przez każdego z działonowych, obserwacja przestrzeni przeciwlotniczej przez ładowniczego. Charlie, tu Charlie 12. Tu Charlie. 500 metrów do rejonu zaśrodkowania. Odebrałem, rozpoznaj rejon. Odyn, Odyn, tu Charlie, odbiór. Tu Odyn. 500 na południe, rejon wyśrodkowania, wysyłam sekcję na rozpoznanie. Odebrałem, wykonaj rozpoznanie. Żołnierzy, których mam akurat w swoim plutonie, są doświadczeni i dla nich ćwiczenie to nie sprawia jakichś wielkich trudności. Wcześniej zostali z tym zapoznani na zajęciach teoretycznych i teraz można powiedzieć, że ich umiejętności sprawdzamy w praktyce. W tym momencie każdy z czołgów plutonu prowadzi obserwację w wyznaczonym przez dowódcę plutonu sektorze. Natomiast pierwszy czołg dowódca wysyła ładowniczego celem rozpoznania rejonu i wybrania odpowiednich miejsc. W tym momencie również dowódca przesiada się do ładowniczego, tak aby on mógł prowadzić ewentualną obserwację powietrzną przy karabinie maszynowym. Jednak nie utrudnia to mu mimo wszystko dowodzenia czołgiem. W tej chwili żołnierz musi to zrobić szybko i sprawnie, ponieważ pamiętamy, że marsz całej kompanii został zatrzymany, także on musi jak najszybciej wybrać to stanowiska, tak żeby pluton sprawnie i szybko mógł je zająć. Pierwszy czołg oczywiście w tym czasie również może się powoli już toczyć do rejonu, tak aby nie spuścić z oka żołnierza, którego wysłał celem rozpoznania. Rejon rozpoznany, droga wolna. Odebrałem. Odyn, tu Charlie, odbiór. Charlie, tu Odyn, wykonaj wejście, wejście. 12, tu 13, wykonaj wejście. Odebrałem. Myślę, że to są jak najbardziej przyjazne czołgi. Jest w nich przede wszystkim komfort jazdy, komfort poruszania się, prowadzenia działań taktycznych. No jest nieporównywalny w stosunku do innych czołgów, które posiadamy w naszej armii. Po wielomiesięcznych szkoleniach nadszedł czas na pierwsze bojowe strzelania. W obecności wysokiej rangi dowódców z Polski i Niemiec pancerniacy z Żagania mogli popisać się umiejętnościami, jakie posiedli w ciągu ostatnich miesięcy. Pierwszy transporter już się pojawił. Przez to pokazanie tutaj tego pierwszego kroku jak gdyby szkolenia załóg 34. Brygady Kawalerii Pancernej chcieliśmy pokazać, że inwestycja w 11. Dywizję Kawalerii Pancernej w 34. była decyzją jak najbardziej trafną. To doświadczenie 11. Dywizji w eksploatacji czołgów Leopard 2. Już tyle razy przyglądałem się strzelaniom bojowym. Byłem dowódcą brygady, dowódcą dywizji i dzisiaj nie widzę żadnej różnicy. Czułem się, jakbym obserwował moje własne oddziały. To było świetne. Świetny poziom wyszkolenia i już patrzę w przyszłość. Kiedy będziemy kontynuowali te szkolenia zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Chcemy prowadzić dalej tę bliską współpracę. Na tej kamerze on prowadzi czołg, wycofując go na linię wyjściową. Nie ma potrzeby tutaj, żeby dowódca załogi prowadził kierowcę, który realizuje zadanie. Dzięki uprzejmości naszych partnerów z Niemiec, naszych przyjaciół, umówiliśmy się na kolejne etapy szkolenia naszych żołnierzy, wykorzystując ośrodki szkolenia w Niemczech.
Przeprowadziliśmy już kilka spotkań, by dopracować detale naszej dalszej współpracy. Naczelny dowódca armii niemieckiej był w Polsce w styczniu. Teraz przebywa tu jego zastępca. W przyszłym tygodniu oczekujemy przyjazdu licznej grupy naszych ekspertów, którzy ustalą program wspólnych ćwiczeń na lata 2015 i 2016. To szkolenie przy wykorzystaniu doświadczeń niemieckich będzie jeszcze bardziej intensywne i ja sądzę, że w przyszłości będziemy mogli również przedstawić taki wycinek naszego szkolenia, który będzie procentował w jeszcze lepszym, efektywniejszym wykonywaniu zadań. Żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich przez cały rok doskonalą swoje umiejętności w terenie. Zima to czas, gdy koncentrują się na jednym z najtrudniejszych, a zarazem najbardziej typowych dla tej formacji ćwiczeń – realizacji zadań żołnierskich w trudnym terenie na nartach. Walka dzisiaj nie odbywa się tylko na terenach łatwo dostępnych. Będą to też przemieszczenia się wojsk w terenach trudno dostępnych. Jeżeli przyjdzie nam walczyć w górach, to też ćwiczymy elementy takie, aby znać teren, żeby znać jak najłatwiejsze drogi podejścia w różnego rodzaju miejscach, żeby wyobrażać sobie teren, w którym będziemy walczyć, prawda? W którym będziemy przygotowywać różnego rodzaju zasadzki, tak aby skutecznie razić przeciwnika, który będzie działał w danym rejonie ciężko dostępnym. Uwaga panowie, ruszamy na mój znak dany kijkiem pojedynczo. Teraz żołnierz wykonuje zjazd, tylko że ten zjazd polega na tym, że jest on bardzo krótki. Narty są wyposażone w foki, natomiast tył narty nie jest zapięty do zjazdu. W związku z tym żołnierz nie traci czasu na operacje sprzętowe. Należy utrzymywać równowagę pomiędzy przodem, dziobami nart, a tyłem. Szczególnie niebezpieczne są odchylenia do przodu, gdyż powodują, że żołnierz od razu pada na, że tak powiem, twarz. Jest to bardzo trudne ze względu na karabin, który jest z przodu, a z tyłu mamy plecak z wyposażeniem. W związku z tym nie jest to łatwe. Wykonując marsz dwoma sekcjami, należy zwrócić uwagę na odpowiednie ubezpieczanie się i odstępy między żołnierzami. Przód musi iść zdecydowanie do przodu, dlatego że po napotkaniu trudnego terenu niestety wymaga to czasu i żołnierz musi strawersować go lub mocno na kijach, odpychając się, podejść, tak żeby narty nie obsuwały się do tyłu. Poza tym cały czas musi być bojowe zachowanie i kiedy pierwszy żołnierz lub dwóch pierwszych żołnierzy szperaczy, że tak powiem, walczy z wysokością z górą, reszta sekcji musi go ubezpieczać. Druga sekcja natomiast musi trzymać bezpieczną odległość między sekcją pierwszą i też jednocześnie prowadzić ubezpieczenie okrężne. Przystępujemy do ćwiczenia postawy strzeleckiej klęcząc. Uwaga, pokazuje, komendy wydaje dla siebie. Żołnierze w czasie działania na nartach prowadzą ogień z postawy stojącej, klęczącej i leżącej. Z tym, że najlepszą postawą do prowadzenia ognia w zimie jest postawa klęcząca. Dlatego, że żołnierz może wykorzystać kijki jako podpórkę. To jest pierwsze. Nadaje to stabilizacji broni i wygodny, że tak powiem, pozycję strzelecką. Postawa stojąca jest mniej stabilna, dlatego że po prostu odsłaniamy się po pierwsze na strzał, jesteśmy wyższym celem. Po drugie jednak stojący żołnierz strzelający mniej panuje nad tym bronią. Ta postawa jest mniej stabilna, dlatego że nie mamy gdzie oprzeć, że tak powiem, dłoni broni, łoża broni do strzelania. Natomiast postawa strzelecka leżąc jest najrzadziej stosowana. Wykorzystać kije do podparcia, panowie. Kije tak, abyśmy się nie zapadali w śniegu. Zabezpieczamy broń, wstajemy. Leżąc na śniegu, ciepło żołnierza topi śnieg i żołnierz przez to staje się mokry, przez to mniej zdolny do działania, gdyż jest mniej odporny na niskie temperatury. Ta woda, która roztopiła się ze śniegu, zamarza na jego umundurowaniu.
a to, że tak powiem, to nie jest działanie na 5, 10 minut czy 15. Żołnierz powinien być pierwszego dnia tak samo zdolny do walki jak ostatniego. W związku z tym dbanie o to, żeby żołnierz był suchy, jest bardzo ważne. Uwaga panowie, rozpoczynamy ostatni element dzisiejszych zajęć. Transport rannego przy użyciu noszy 2000, UT-2000. Zadania. Pierwsza drużyna, transport rannego. Druga drużyna, ubezpieczenie okrężne, miejsca, w którym się znajdujemy. Do działania. Ranny siada. Całe szczęście mamy rzadko, że tak powiem, prawdziwą okazję do złożenia prawdziwego rannego. Robimy to w ranach treningu, ale nosze zawsze są noszone zajęcia z narciarstwa, dlatego że w przypadku, gdyby się coś stało, nawet proste złamanie nogi czy coś, to jesteśmy w stanie bez pomocy TOPR-u, GOPR-u lub innych służb zwieźć żołnierza poszkodowanego do drogi lub nawet wyciągnąć go do góry, w zależności od tego, gdzie ta najbliższa droga jest, i w sposób bezpieczny i w miarę komfortowy dla poszkodowanego, a także dla tych, którzy transportują. Bo jednak dużo łatwiej jest ściągnąć po śniegu, prawda, noszę, niż nieść tego poszkodowanego na noszach, które nie są przystosowane do jazdy po śniegu. Ja pomogę, weź ten, czekaj, weź. Uwaga, raz, jest. Najważniejsze jest umiejętności narciarskie tej ekipy, która będzie zjeżdżała z noszami. Żołnierz jest przypięty pasami, ręce też ma. I teraz jeżeli ekipa, która tymi noszami steruje, popełni błąd i nosy się przekręcą, nie ma on możliwości nawet zasłonić twarzy rękami, prawda? W związku z tym, no, cała jego, że tak powiem, przyszłość jest w ich rękach. Wierzę w umiejętności tutaj kolegów, bo nie pierwszy raz akurat jestem, że tak powiem, ranny, także tutaj niczego się nie obawiam. Nie ma tak, że w wojsku kiedyś, że w wojsku jest tak, że się nudzimy, nie? Cały czas coś się dzieje. Transport rannego jest to bardzo ciężki element, tym bardziej, że tutaj należy zaznaczyć, że transport w noszach UTD-20 nie odbywa się po terenie płaskim, tylko w terenie górzystym, w trudnym terenie, w trudno dostępnym terenie, prawda? Są różnego rodzaju niespodzianki, które nas tam mogą spotkać, czy to kamienie, czy wystające jakieś drzewa, także tutaj jest to jeden z ważniejszych elementów naszego szkolenia. I służę już 25 rok. Bardzo się cieszę, że trafiłem tutaj po wielu latach. Myślę, że moja służba wojskowa nie mogła się lepiej ułożyć. Dzięki temu, że trafiłem tutaj, wziąłem udział w 6 misjach, w wielu interesujących szkoleniach zagranicznych, na przykład kurs lawinowy w Szwajcarii, szkolenie zimowe w Szwecji, taktyczny kurs zimowy też w Szwecji. 3-krotnie byłem na szkoleniu w Alpach francuskich. Teraz 4. raz jadę na zawody do Austrii reprezentować brygadę w zawodach Edelweiss Ride. No jest to służba, że tak powiem, bardzo ciekawa, wymagająca też, utrzymująca w dobrej kondycji fizycznej. No wymaga wiele zdrowia, że tak powiem, ale też nie wszystko jest w nogach. W tamtym tygodniu przeszliśmy Bieszczady od rzeki Osławy aż do Włosatego, ale to nie cała siła w nogach, to siła w głowie. Trzeba wiedzieć, dokąd się idzie, że trzeba ten dystans pokonać, pomimo tego, że zapadł już zmrok, że tak powiem, że warunki są ciężkie, że jest zima, jest zimno. No ale, że tak powiem, wszystkie trudności można pokonać.